Na razie są tu dziury i stare łaty, jednak już wkrótce 8-kilometrowy odcinek drogi powiatowej ze Słupcy do Giewartowa zyska nowe oblicze. Do naszego zakresu realizacji należy rozbudowa jezdni, czyli poszerzenie jej do szerokości normatywnej 6 metrów wraz z wykonaniem właściwego oznakowania pionowego i poziomego oraz zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej. Do tej pory była to tylko 5,5-metrowa jezdnia z nieutwardzonymi do końca poboczami, z licznymi ubytkami. Inwestycja będzie kosztować około 21 milionów złotych. Aż 95% tej kwoty stanowi dofinansowanie, jakie powiat słupecki otrzymał z programu Polski Ład. Dofinansowanie jest piękne, bo to jest prawie całość, także ile będziemy musieli dołożyć z własnych środków, to jeszcze dokładnie tego nie wiemy, dlatego że całość ma być wykonywana w formie zaprojektuj, wybuduj, czyli firma, która wygra przetarg, jednocześnie przygotuje całą dokumentację i będzie wykonywać roboty. Bez rządowego dofinansowania realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, podobnie jak wielu innych powstałych na terenie powiatu w ostatnich 4 latach. W tym czasie do powiatowej kasy wpłynęło łącznie ponad 580 milionów złotych. To jest gigantyczna kasa, to jest wielokrotność budżetów powiatowych. Kiedy zostałem starostą, to budżet powiatu wynosił około 80 milionów. Porównajcie to Państwo z tymi pozyskanymi środkami i to obrazuje skalę naszych możliwości, jeśli chodzi o działanie. To poczucie, że rzeczywiście coś można dobrego zrobić dla powiatu, dla jego mieszkańców. Nowa droga ma być gotowa do końca 2025 roku.